Piraci, witajcie moi drodzy w 66 odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. I od razu zbierajmy skarby, ale nie czaję dalej tej mapy. Co do cholery, jestem dokładnie w tym miejscu i nie ma Zachiny. Więc ja nie wiem, o co w tym kaman. No patrzcie, no ja nie ogarnę tego. Odkryłeś to wydarzenie. Trzeba zapolować. Przecież to nam za chwilę zniknie. Chwileczkę, nie. Odstawiamy na chwilę skarby. Trzeba ruszyć na to. Na tego wieloryba. Suwać się statki, kurde. No, biały wieloryb. Dobra. Dobra, i tak go widzę przecież. Trzeba zapolować na wielkie dziwactwo. No bo inaczej nam to zniknie, przepadnie. I nie damy rady po prostu. There she blows! The White Whale! Dobra, damy radę. Jest. I polujemy na sam początek. Na takie rzeczy to ja muszę polować. Jest. O! Trafione. O kurde. Jakie białe dziwactwo. No nie trafiłem. Jest, idzie. Ale głośno jest też. Good hit, Captain. It's weakening. Pięknie. Pięknie, zatrzymał się. Teraz go tu pojedziemy. O, wyskoczy nam. Dobra, ruszamy dalej. He's turning the sea red. See that, lads? Zginie marnie. Dobra, tylko nie pudluj też, Edward. Yes! He's turning the sea red. Wykrwawię się powoli. O, ktoś teraz kombinuje. Tył, zaatakował. Jaki kozak. This one's dangerous. Tak chce się bawić. Zaraz oberwie. Tylko trzeba być czujny teraz, gdzie on w ogóle wyskoczy. O. Coś zaraz zaatakuje i to porządnie. Tak jest. O to chodziło. O, pięknie dostaje. A i zbudowałem teraz. Ej, tak go zaraz zniszczymy. No chodź tu. It's weakening. Time to end this. O, i jeszcze jeden raz. Yes. Oh yeah. O, padło. Ile musiałem się na niego narzucać, żeby to bydle zginęło. No i mamy drugiego wieloryba. A great catch, Captain. Okej. W ogóle jakie mamy teraz ekwipunek, zaraz sobie zajrzę. Towary łowieckie, nie ma. Królik. O, skóra białego wieloryba. 8 kafli. Mnóstwo, powiem wam. Tak szczerze. To jest i tak dużo, okej. No i dobra, gdzie byśmy sobie teraz ruszyli? Tak na konkretną akcję. Bądź też możemy zbierać skarby. Wysiądź na chwilę. Mapa, musi być mapa. No tego miejsca dalej nie ogarnę. O, tu możemy ruszyć. 623 to jest. Zapamiętaj sobie liczbę. 623. Aha, czyli to musimy ruszyć do Kingston. Koniecznie? Naprawdę? Ojeju, dobra, no to trzeba ruszyć do zlagowanego miejsca zwanego Kingstonem. To jest jedyne chyba najbardziej zlagowane miejsce ze wszystkich. Naprawdę nie chce mi się już tam przebywać. Wolę już tą Hawanę albo Nassau, mniej zlagowane. Ale widzę, że może coś zrobią z tym. Chwileczkę, mapa, dobra, jest. I teraz co, gdzie to mniej więcej leży? Mapa. Aha. Zaraz to ogarnę, tylko spokojnie. Mhm, dobra.
Już chyba wyczaiłem. Wyczaiłem to miejsce. Dobra, powiedzmy, że to będzie mniej więcej tutaj. O, jest, jest. Dobrze, a jednak. Dobrze, a jednak się znalazło. Doskonale, dobrze. Gdzieś tu w środku. Tutaj mamy skarb. Nasz wymarzony skarb w Kingston. Ciągnij, tak jest. I co w tym... Co tutaj będzie? Schemat, koło sterowe z Hebanu. O, może być. Dobra. Dawać mi tu kolejny skarb. 327, 334. 327, 327. Spokojnie, 327. Szukamy dalej, czy jest Cayman Sound. Myśmy już chyba tam raz byli, albo i dwa. Trzeba pozbierać te wszystkie skarby, bo mi te papiery zawadzają bardzo. A jak pozbieram te skarby, to przynajmniej już będę miał to z głowy. Laguj się dalej. Tak, kurde, wiem, że lubisz lagować, mój komputerku. O, dobra, już się odlagowało. Okej, okay, mamy Cayman Sound. I teraz trzeba to ogarnąć. Dobra, skarb gdzie leży? Mniej więcej. Dobra, muszę mniej więcej ogarnąć, w którym to miejscu. Bo już sobie zapamiętałem. Tylko tak, żeby to było jak tak, jaka tutaj się wojaczka dzieje? Trzeba was tu posprzątać. Nie ma, trzeba tu wszystko posprzątać. Tak się nie bawię. Chwileczkę, przeszukam sobie tego kolesia. Cichutko. Okej, okay, dobra, czyściusieńko już się zrobiło. Żadnych mi tu piratów, Anglików, Hiszpanów. Nikogo tu nie będę tolerował na takich wysepkach. Dobra, coś jeszcze do przeszukania kogoś? Zawsze mi się to może przydać. Nie ten! O, jakie hałasy! Dobra, szukamy tego skarbu całego. O, dobra. On to zrobił automatycznie, żeby nie było. O, jest to. Sprawdź mapę. Jest to, jest także to. Dobra. Gdzieś tutaj musi być ten skarb zatem. Na pewno nie tutaj. Co raczej to wątpię. O kurde. To już musi być naprawdę ostry liniowiec. A tam nie będę się wbijał. Nie jestem na tyle szaleńcem. Dobra, ale gdzie ta skała jeszcze jest? Gdzieś była ta skała. Ale skarbu dalej nie widzę. Dobra. Nie guzdrajmy się z tym, tylko po prostu zbierajmy te skarby. Oni nie przestaną atakować. Ło! Aż pad wibruje cały. Z tego powodu. Czej. Gdzie to było? O, tutaj. Może zobaczymy tak z góry. Musiałbym się znowu wspinać po tym, wiem. Głupie, ale sprawdzić zawsze warto. Z takiej wysokości. Dobra. Oni się tu nawalają. Ja tu tylko się wspinam. Ja tu nie sprawiam wrażenia groźnego. Tylko tu uprawiam parkour. Dobra, no i teraz trzeba to ogarnąć. Wow, z wysokości to wygląda naprawdę epic. No fajnie, nawalają się tu, tylko co mi z tego? Dobra. To tak jest. Pomiędzy tymi drzewami. Czyli gdzieś mniej więcej tutaj. Dobra, czaję bazę. No to bierzemy ten skarb, bierzemy do ręki.
robimy to, co do nas należy. Dobra. Szukamy cię, skarbuśku. Znajdziemy cię. W swoim czasie cię znajdziemy. No gdzie jesteś? Ja cię i tak znajdę. Nie martw się. Jeszcze chwila. Trzeba dobrze to wytropić. Jak się wytropi, to biorę. O, jest, 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 jest. Dobrze. Bier to. Okej. Okay. Zarąbiście, już kolejny skarb. Pewnie z kolejnym schematem. Cztery kafle, o. Też dobrze. Dobrze, jest 55-178, czyli gdzieś na dole. 55-178. 55-178. Aha, do Ambergiski. Dobra, się tepniemy. Znajdziemy ten skarb. Dzisiaj ogólnie tylko szukamy skarbów. Jak coś, to będę robił cięcia, gdzie po prostu się grzebie z tym szukaniem. Wiecie, o co mi chodzi. Jep. Pięknie. O tak. Wszystko pięknie tutaj wyszukane. Zaraz dorwiemy nasz skarb. A, czyli jaskinie trzeba będzie przepłynąć. No to już jest przeszukane na full. Tylko teraz trzeba ten skarb wyczaić. Więc wiecie, trzeba uważać na te meduzy przede wszystkim. Już byśmy tu byli, ale wtedy nie zwracaliśmy uwagi tak bardzo na te skarby. Jak teraz na przykład. Bo teraz to mają jakąś wartość. Bo teraz mi na przykład brakuje hajsu bardzo. To sobie teraz będę zbierał. Ajdź. O szkurde, uwzięła się jedna meduza na mnie. Dobra, płyń dalej. Już ponurkowałeś sobie. Teraz zajmiemy się twoim skarbem. W Ambergiski. Tak, Ambergiski. Meduzy, meduzy. Aj, te meduzy. Tylko potrafią kopać prądem. Nic poza tym. Wczoraj sobie wysłałem Wiedźmina dwójkę. Bo troszeczkę nie było. Teraz ogólnie jak będą ferie, to pospamuję trochę tym Wiedźminem. Assassin oczywiście będzie jak zawsze. Może zacznę w końcu robić tylko samą fabułę. Ale naprawdę wciąga mnie jeszcze do tych misji. Nie powiem, że nie. Dobra, mapa skarbu. Aha, czyli mniej więcej to jest tutaj. To spokojnie, mam to już w głowie zapamiętane. Teraz tylko trzeba to ogarnąć. O, 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 kolega próbuje tutaj się po prostu, wiecie, wykozaczyć. Ahaha! Piękne kopniaki, piękne. Wolałbym miecz, powiedziałbym szczerze. Miecz to najbardziej przydatny. Jeb! Och! O kurde. Tutaj już jest ciężko. No nie! Zablokował! Co za koleżka tutaj, kurde. O, no i kurde, taka zabawa. Jeb! Jednym mieczem tak fajnie walczył ten Connor. Dobra, ale nieważne, nie wspominajmy o Connorze, tylko o skarbie. Dobra, czyli skoro żeśmy tak weszli, to szukamy tego skarbu dalej. Tutaj żeśmy ich fajnie wykończyli. A da się tam spiąć?
Czekaj, zaraz to sprawdzimy. Bardzo to sprawdzę. A tu? Może tu jest skarb? Tylko ja o tym nie wiem. A jest jednak. Pięknie. Mam oko do takich rzeczy. Co tu jest? 4 kafle. No i znowu żeśmy się wzbogacili o 4 kafle. To jest w sumie dużo. Wo, kole... Edward! Nie buguj mi się. Lepiej się nie waż mi tu bugować. Dobrze, piękne skoki. No i teraz jak stąd wyjść, bo jeszcze nie pa... O! Tutaj mam jednego. A, spierzemy go. O, skręcony kark może być. Szukamy teraz wyjścia stamtąd. O, jest. Jep. Pięknie. Dobra, szukamy kolejnego skarbu. To będzie 565. O, szybko żeśmy znaleźli. Czyli to będzie kryjówka przemytników. Jak ja fajnie wyglądam. Taki goły i jeszcze pełen broni. O, chyba się nie zbugowałem, nie? Oby nie. Dobra, jest. Szukamy naszego skarbu kolejnego, który chyba nie będzie dla nas problemem. Tu jeszcze były te kamyczki. To gdzieś tutaj powinien być skarb. Zatem zaraz go znajdziemy, spokojnie. To nie będzie problem. Dziwne, myślałem, że to tutaj będzie. Ale sprawdzimy głębiej po prostu. Tu też nie ma. Ale warto sprawdzić. Tak, dla pewności. Trzeba będzie pewnie wejść tutaj. Jak mnie mam. Ale tu raczej palmy nie znajdziemy, no. Człowieku. Edward. A jednak. A może jednak. A może jednak. Płyń pod wodą. Ale najpierw może sobie wykończymy. Okej. Trzeba ich tutaj po cichutku, powoli, po kolei powykańczać. Inaczej będę nam sprawdzić takie... Okej. Jest ta palma. Ahaha, to było piękne, Edward. Wręcz zajebiste. O-o. Chwileczkę. Trzeba go tutaj... Widzę, że niektórzy już wyczaili. O co kaman? Dobra, ale bierzemy nasz skarb. A, dobrze, wzbogacimy się i to porządnie. Od razu mówię. 4 kafle. Dobra, kolejny skarb. 525, 255, 525. Okej. To nie tutaj jednak. 525. To gdzieś na pewno niżej. 525. To też nie tutaj. 525. Zaraz znajdziemy to 525. 525, to nie tutaj na pewno. Kingston już było. 525. Zaraz to się znajdzie. W międzyczasie mogę z wami tu jeszcze pogadać, żeby nie było nudno. Nie wiem, co, od czego jeszcze zacząć, jeżeli chodzi o nowe serie, bo szczerze mówiąc, to mam już dość serii. Chociażby nawet Wiedźmin. To już jest i tak sporo, 525. Więc wiecie, póki co starczy.
Jakby brakowało, to zawsze się można po prostu potem. Chwileczkę. Szukajmy 253. 253 po prostu. 253. 200. Zaraz się znajdzie. Aby na pewno nie tutaj, nie. 253. To ma być 500. Okej, okay, chyba w drugą stronę bardziej. Sorry. Zgadza się? 525, 253. A myśmy zaznaczyli co? 525. 253. 253. Jest. Zaraz będzie. Sięgnie. Jest. No to się powinniśmy tu tepnąć do Charlotte. W takim razie, skoro ten skarb tam leży, to go pozbieramy, no. Chyba że już nam będzie starczyło, to wiecie, najwyżej nie będziemy tego robić. Dobra, płyniemy, płyniemy. No chyba właśnie o to chodzi. Teraz sobie pozbieramy te skarby do końca. Nie wiem ile jeszcze mi map zostało, ale już chyba zwiedziliśmy wszystkie wyspy. Patrzę na brygi, ale widzę, że tutaj gówno mają. No nie będę się tam wmieszał. O, proszę! Tej wysepki jeszcze nie było. Long Bay. Jak to niedostępne? No wy chyba se żartujecie. No nie gadajcie. Czyli to będzie kolejna fabularna wyspa? To lipa, to lipa. Abra. Czyli odpuszczamy sobie od tej 432, 118. Dobra, 442. 442. Jest, Newbone. I tam będziemy mieli kolejny skarb. A, czyli jeszcze mamy jakąś jedną wyspę fabularną, gdzie jest jeszcze niedostępne dla nas. Szkoda. Miało być już tak pięknie. Dobra, cumuj, 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 bo jeszcze nam tu rozpętasz wojnę. A ja nie chcę wojen już. Póki co. Znajdzie ten skarb tutaj. Już sam młyn można zapamiętać. To dla mnie już nie będzie problemem znaleźć taki skarb w tak łatwym miejscu. Tylko po prostu masz znaleźć młyn i nic więcej, no. O, jest. Myślę, że to jest jedyny młyn tutaj w Newbone. Dobra. I on jest z tyłu. Tak? Pewnie tutaj gdzieś leży. Nie no, sprawdzimy dokładniej. Żeby nie było. O, jest, jest, jest. O to mi tylko chodziło. Dzisiaj to mianowicie tylko zbieramy skarby. Nie wiem, ja powycinam te momenty, gdzie się teleportuję. Albo najwyżej wam pokażę, gdzie te lokacje mniej więcej są, tych skarbów. Dobra, kolejna mapa, 679. 679. 679 to ma być, więc... ile? 679, 381. 381. 81, 381. Jest. Carberland Bay. Dobra, tepamy się szybciutko. Okej. Jest.
I tu gdzieś ma być to, tu dokładnie. Więc sobie zaznaczamy i od razu ubierzemy ten skarb. A to przypadkiem nie jest ta wyspa, w której żeśmy zbierali te stele Malus? Nie, tutaj nie było steli Malus. Szkoda. Ale dobra, i tak się pozbiera ten skarb. Jest, czuję go. Jest. O, szybki jestem ogólnie w szukaniu skarbów. A, pięknie. 4 kafle. No, zebrane pięknie. Aha, dobra, czyli zostały nam te ostatnie, takie jeszcze w miejscach fabularnych. Okej. A więc, co by tu powiedzieć na koniec, bo myślę, że bym zakończył odcinek. Albo czekajcie. Mam taki jeszcze pomysł. Sprawdzę, czego jeszcze nie przeszukałem dokładnie. No mamy jeszcze Hawanę. Mamy Navasę. No to mamy tylko już Hawanę i Navasę. O Boże, Hawanę. Nassau. Nassau i Hawanę do przeszukania dokładnie. To wiecie co? Taki jest plan. Nie nagram dla was tam, gdzie będę zbierał te całe skrzynki, te fragmenty, to już pominę. To jest tylko już łatwa przez średnią część. Bo tego to już raczej nie będę wam nagrywał. Nagram wam jeszcze te okręty legendarne. Taki jest mój plan, jeden i drugi. Tak, jeden i drugi. Nagram jeszcze tam parę odcinków z łowy na templariuszy. W Hawanie mamy tutaj aż jeden. Tak, mamy jeszcze aż zlecenie zabójstwa. Tu jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ale są te łowy na templariuszy. Chwileczkę, jeszcze na Sału. Tutaj też są łowy na templariuszy. Gdzieś chyba jeszcze powinny być te łowy na templariuszy. Się znajdzie to. Bo na pewno gdzieś są jeszcze. Gdzieś jeszcze było. W Tulum na pewno nie ma, nie. No bo widzicie chyba. O, tutaj też nie ma. Nie, bo tak sprawdzam wszędzie dokładnie. Może gdzieś się jeszcze znajdzie jakaś misja asasynów. Ale jak nam tylko zostały już dwie klucze do otworzenia, to raczej tylko nam została Hawana i Nassau. Dobra, to wiecie co? Zakończymy już w sumie odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 66 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj było bardziej takie zbieranie skarbów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie.